dnia. Wzięli dwa dni wadnej drogę załówki, siedzą aż patrzą na skraju kocyka. Czerwone stoją mrówki. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Tadeusz rad jest tym mrówkom ogromnie, więc prowokuje je chlebkiem i miotkiem. Zosia zaś spuszcza oczem na swe skromnie i wieje od nich chłodkiem. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. To tutaj, to tam, znów miotków poleje, blederek rozetnie ze sztucznej wódki, a Zosia furt trupleje. Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, nie wejdą, nie wejdą, 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 nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Zosia do Tadzia w serduszku ma zadrę, lecz głośno boi się krzyknąć pomoc. Bo mrówki mogą zrozumieć źle adres i mogą wejść na kocyk. Tak to Adamie nasz wieszczu nie mamy, nic się nie zmienia w staraniach Adama. Różne na kocyk już to się siadały, a mrówki wciąż te same. Wejdą? Nie.